Witajcie ogrodniczki i ogrodnicy. Jednym z podstawowych narzędzi do pracy w ogrodzie jest sekator. Na pewno trzeba go mieć. Ale jak go wybrać, kiedy w sklepie dziesiątki egzemplarzy? I dzisiaj właśnie o tym. Rzeczywiście, w każdym sklepie sekatorów do wyboru jest mnóstwo. Różnią się nie tylko ceną, ale wyglądem i funkcją. Najważniejsze jest ostrze i na tym najpierw się skupimy. Są trzy rodzaje ostrzy. Mijające się, zwane też obejściowymi. Kowadełkowe, takie. I takie do cięć precyzyjnych. Sekator z mijającymi się ostrzami wykorzystamy do cięcia zielonych i półzdrewniałych gałęzi. Ogólnie rzecz biorąc, do żywych gałązek i łodyg. Sekatory kowadełkowe posiadają jedno ostrze i stalnicę, na której ostrze się opiera. Najlepiej sprawdzają się przy obcinaniu gałązek twardych i suchych. Ostrze powinno być ostre, szczególnie gdy chcemy użyć go do cięcia miękkich gałązek. Przy tępym ostrzu miękkie gałązki zostaną zmiażdżone, a nie obcięte. A choroby grzybowe tylko na to czekają. A te z cieniutkimi ostrzami są bardzo wygodne w pielęgnacji bonsaia. Ostrza sekatorów są podobnego kształtu. Nie ma to wpływu na sam proces cięcia. O grubości gałęzi odpowiedniej do cięcia decyduje ich rozwarcie. Kiedy sekator będzie odpowiedni? Gdy swobodnie nasuwamy go na gałąź. Jeśli mamy do czynienia z grubszymi gałęziami, potrzebujemy nożyc. Po więcej informacji zapraszam do odcinka, jak dobrać nożyce do cięcia gałęzi. Jeśli chodzi o budowę sekatorów, to można jeszcze spotkać takie z dwóch kawałków metalu, ale obecnie ich budowa jest bardziej skomplikowana. Ja zwróciłbym uwagę na możliwość regulacji docisku ostrzy do siebie. Nieprzylegające do siebie ostrza mogą bardzo utrudnić lub uniemożliwić pracę sekatora. Dzieje się tak szczególnie przy nieumiejętnej obsłudze, gdy zamiast odcinać gałązki, wyłamuje się je przy pomocy sekatora. Takie poprzeczne ruchy rozluźniają ostrza. Kilka rodzajów sprężyn. Nie podejmuję się rozstrzygać, która jest najlepsza. Po prostu są inne. Ważne, że odbijają po ucięciu gałęzi i sekator sam się otwiera. Byle nie za szeroko, żeby nie uciekał z ręki. No właśnie, rozwarcie ostrzy sekatora może być wygodne lub nie. Dlatego dobrze jest już w sklepie przymierzyć sekator do dłoni. Takie opakowanie daje możliwość sprawdzenia działania sekatora i rozwarcia rączek narzędzia. Bywają takie z ogranicznikiem rozwarcia. Dzięki niemu łatwo będzie pracować nim osobie o małej dłoni, jak i dużej. Jeden sekator dla żony i męża. Zwróćcie też uwagę na kształt i obłożenie rączek. Jedne sekatory mają proste rączki, inne tak jak te wyprofilowane do dłoni. Mogą być surowe, pomalowane, powleczone tworzywem sztucznym lub nawet obłożone gąbką. Zwróćcie uwagę na te rączki. Ten pałąk ochroni nam palce, kiedy będziemy pracować między gałązkami. Dobra stal, budowa sekatora i wygoda podczas używania determinują cenę. Dla niektórych ważna jest też dostępność części zamiennych. Dzisiaj było o tym, na co zwrócić uwagę, wybierając sekator. Najważniejsze, by był ostry, miał dobrze przylegające do siebie ostrza i pasował do Waszej dłoni. Podsumowując, po pierwsze, wybierzcie rodzaj ostrza. Cała reszta to ergonomia, estetyka, no i cena.
Jeśli dobrze wybierzecie, praca w ogrodzie będzie dla Was przyjemnością. Dbajcie o nie, aby Wam długo służyły. I pamiętajcie, że nie wszystkie sekatory ostrzy się tak samo. Ale o tym kiedy indziej. Podobało się? Subskrybujcie też kanał. Kliknijcie w dzwonek, a będziecie na bieżąco. Do zobaczenia.